Z 250 do 300 zł wzrosła opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. Nad projektem radni dyskutowali podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta. Ceny za pobyt w placówce nie były podnoszone od 2013 roku. Koszty postępowania egzekucyjnego znacząco wzrosły. Za wszczęcie postępowania egzekucyjnego Urząd Skarbowy będzie naliczał 40 zł. Natomiast za egzekucję administracyjną 100 zł. Oczywiście te opłaty administracyjne, egzekucyjne będą zwracane wierzycielom, jeśli zostaną wyegzekwowane od dłużników. Jeśli nie, będą one obciążeniem jednostki, czy inaczej wierzyciela. Dyskusja dotycząca Izby Wytrzeźwień rozpoczęła się kilka tygodni temu, kiedy z pracy zrezygnował lekarz, a placówka nie mogła znaleźć nikogo na zastępstwo. Osoby nietrzeźwe trafiały wówczas na SOR, co komplikowało przyjęcie pozostałych pacjentów. Od kilku tygodni placówka działa w pełnym składzie, jednak pojawiają się wątpliwości, czy działalność takich placówek powinna być refundowana z budżetu gminy. Tym bardziej, że ściągalność za pobyt nie przekracza 30%. Rekordzista przebywał na Izbie Wytrzeźwień 780 razy przez ostatnie 3 lata. Była to osoba bezdomna, bez świadczeń rentowych czy ze stosunku pracy i z takimi osobami to są problemy. Obecnie jest podpisanych około 30 porozumień pomiędzy prezydentem miasta Nowego Sącza a gminami, za wyjątkiem części ościennych gmin. Oczywiście jakieś tam środki każda gmina posiada na ten cel, niemniej jednak to jest na zasadach nie, bo nie. Nie mamy na to wpływu. Oczywiście w tej chwili też nie mogliśmy negocjować wyższych stawek w stosunku do gmin, bowiem obowiązywała kwota 250 zł za pobyt. Jak się okazuje, wiele miast rezygnuje z prowadzenia i utrzymywania Izb Wytrzeźwień. W całej Polsce w tej chwili funkcjonują 33 Izby Wytrzeźwień. W całym województwie małopolskim to są tylko 2 Izby Wytrzeźwień, w Krakowie i w Nowym Sączu. Mamy takie województwa jak na przykład lubelskie, łódzkie czy wielkopolskie, gdzie jest w ogóle tylko 1 Izba Wytrzeźwień na całe województwo. Więc tutaj naprawdę bardzo trudno jest zrozumieć stanowisko ministerstwa, które z jednej strony w żaden sposób nie podejmuje jak gdyby tej debaty z samorządami, nie próbuje nam ułatwić utrzymania, funkcjonowania ISP, o których, jak Państwo sami mówicie, są to ważne jednostki, a z drugiej strony po raz już kolejny, bo to przecież nie po raz pierwszy, samorządy zwracają się z taką prośbą. Pan minister zdrowia odpowiada, że nie ma możliwości i nie są planowane żadne prace legislacyjne, które miałyby doprowadzić do takiej zmiany. A maksymalna kwota, którą może za pobyt w Izbie Wytrzeźwień ustalić Rada Miasta, wynosi obecnie 326 zł i 87 groszy.